Dzień dobry, witam Was serdecznie. Właśnie kupiłem sobie nową czapeczkę. Tamta czapeczka, w której chodziłem do tej pory, jest w praniu. Mokra jeszcze jest i nie mogę jej nosić. Tak szybko nie wyschnie, a kupiłem sobie taką, jak mam na głowie. Zaraz idę na śniadanko, zjem coś tak na szybko i wybieram się, tak jak wczoraj Wam obiecałem, wybieram się do KL Tower, czyli do tej takiej wieży obserwacyjnej, gdzie jest taki pokład, gdzie można się położyć i 300 metrów w dół popatrzeć. Zapraszam na odcinek i myślę, że dzisiaj będzie ciekawie i do tego jeszcze muszę jedną rzecz napomnieć, a mianowicie to, że wyjeżdżam z Malezji. Ha! A na śniadanko wybieram się do Subwaya. Muszę wciągnąć jakąś konkretną kanapeczkę na śniadanie. I wjeżdża taka kanapeczka. Ona powinna trzymać mnie tak ze 3 godzinki, myślę. Także akurat do pory lunchowej. Zajadam to. Taksówka już jest w drodze. A ja sobie czekam tutaj. 4 minutki i będzie. I mam bilet już do KL Tower. I kosztował jakieś 55 albo 60 zł, jakoś coś koło tego, nie? A dzionek jest ładny, no piękny bym go nazwał w porównaniu z tym, co było wczoraj, bo wczoraj była jakaś mega burza i co, i kupę deszczu było, nie? Wieczorem. Tam jakaś gruba akcja się dzieje, bo pełno wozów policyjnych jedzie. Nie wiem, o co chodzi. Jest i moja taksóweczka. To ładujemy się. Jedziemy, siadam tym razem z przodu dzisiaj. Fajnie, okej. Nie da rady z przodu, siadam z tyłu. Coś ma z przodu na siedzeniu. Hi, KL Tower, yes please, thank you. Jestem na miejscu, przejazd mnie kosztował 13 zł. A tak wygląda wieża z dołu. Idziemy na górę. A tutaj mamy takich ziomeczków. To jest jeden. Cześć, hello. Jak masz na imię? What's your name? Nie powiesz. A tu jest drugi, ziomuś. Zobaczymy z drugiej strony. Obejdziemy. Fajny jest taki niebieski. Cześć, ziomeczku. Halo. Znak stopu. Czekamy w kolejce, żeby wjechać na górę. Dotarliśmy na górę. Co mnie tu interesuje, to jest górny pokład. Trzeba wyjść na zewnątrz i załadować się do tego plastikowego boksa, żeby sobie się tam położyć i zobaczyć w dół i pokazać Wam ten widoczek. No i się okazało, że mam zły bilet. Muszę wrócić na dół i tak jakby dokupić bilet, żeby wjechać na samą górę do tego boksa. To jest ciekawe. Taka jedna porada, słuchajcie, jak kupujecie bilet tutaj z Get Your Guide, z tej aplikacji, to nie ma możliwości jego zmiany i jeżeli coś idzie nie tak, no to tutaj na miejscu Wam nie pomogą, czyli lepiej sobie przyjechać osobiście do tej wieżyczki tutaj i kupić bilet na miejscu. Bilet kosztował mnie na ten skybox 110 ringgitów, czyli tam 110 zł. Wyjście na zewnątrz. Tak to wygląda. Thank you.
Tu mamy co? Tu mamy Petronaski. A z tej strony mamy Ogórka, czyli dupny telefon komórkowy Alcatel. Idziemy zobaczyć wokoło. No jest kolejka, żeby tam się wbić. Dobra, tu mamy skyboxik i w dół jest jakieś, no 300 metrów jest, nie? Jakby nie patrzył. Tu mamy widoczek. Tu jest Ogórek, a Petronaski są tam gdzieś z drugiej strony, bo tam jest drugi boksik. Oj, samolot nawet leci. A ja się położę elegancko. Tak. O, w dół sobie popatrzeć. I teraz jeszcze na mnie. O. Siemanko wszystkim. 300 metrów. Brak lęków. Nie ma ręku wysokości. Elegancko jest, super. I na wyjściu jest od razu sklep, żeby coś zakupić. I tutaj pani sprzedaje jakieś lokalne miody, z tego co widzę. Nie ma żadnej ceny, nie wiem ile to kosztuje. Ale jest fajne, na pewno zdrowe. I też mamy takie kino, gdzie pokazują, jak budowali tą wieżę od początku. Jakby ktoś chciał, to można sobie zjeść kolację na wieży. 360, restauracja. Na wieczór naprawdę, naprawdę fajne rozwiązanie. Mamy taką strefę, gdzie można sobie fotki porobić. No ja to tutaj nie widzę jakiegoś większego sensu. No bo co, bo tylko można sobie na tego Alcatela tutaj zdjęcie zrobić. I to wszystko, ale tutaj chyba przygotowują jakąś imprezę z tego co widzę. Chyba tak, no się rozkładają chłopaki. A tutaj ziomeczki prowadzą syryjską szormę. Takie coś, jakbyście byli w pobliżu, to wpadajcie coś zjeść. I taką koszulkę kupuję dla ciebie, Amela. A Amela to jest moja bratanica. Najlepsza na świecie dla mnie jest. Ziomeczka. Także Amelka, koszulka dla ciebie wlatuje. Amela, nie martw się. Ja wiem, że kupiłem ci tą koszulkę, ale to nie jest twój specjalny prezent, wiesz? Także tamta misja dopiero nadchodzi. Będę czytał list od Ameli na wizji, co miała do mnie do powiedzenia i co chciała mniej więcej, żebym jej przywiózł. Także już za niedługo się dowiecie i Amela, misja będzie dla ciebie. A tutaj zaglądamy po cichu na kuchnię. Tak to wygląda. Very nice. Się gościu patrzył na mnie, że zaglądam mu do garów. I tu jaka furka stoi? Co to jest? Stion? Nie wiem co to jest dokładnie. Jakbyście wiedzieli, orientujecie się co to za fura jest i skąd ona pochodzi. Czy ją produkują w Malezji, czy gdzie? Dajcie znać w komentarzach. Co my tu mamy? Tu mamy jeszcze dom odwrócony do góry nogami. No mnie takie rzeczy nie interesują. Tutaj jest następny odwrócony do góry nogami, nawet rower jest tam. Ale ja tam nie włażę, nie ma po co. I teraz to jest dosyć ważny moment, bo trafiłem w miejsce, gdzie jest takie coś. World Peace Gong, czyli gong o światowy pokój. I co, można sobie w niego tak walnąć? No to stuknijmy w niego, nie? Albo jeszcze ze dwa razy chociaż. I w tutaj gdzieś. Mam nadzieję, ale bym się wypierdzielił, bo nie widziałem co za mną było. Mam nadzieję, że będzie pokój na świecie.
Gdzie jest nasza flaga w ogóle? Polska biało-czerwoni. Wybieram się tutaj, do tego miejsca. Nazywa się Taman Eco Rimba KL. Czyli to jest jakiś ekopark. Ile kosztuje bilet? Dla obcokrajowców 4 dyszki. I mamy tutaj wiszący most. Oczywiście to jest lekarstwo na mój błędnik. Ten jest stabilny, nie rusza się nawet za bardzo. Nie, no nie kręci mi się w głowie, wszystko jest good. I mamy jeszcze dalej, kontynuację tego mostku. Tu są jacyś ludzie. O, ten się lepiej rusza. No, ten się tutaj fajnie gibał. Jest trochę tych przejść tutaj. To był drugi, tu idziemy na trzeci. Co to za roślinność w ogóle jest? Ktoś wie? Czego to są liście? Ja się nie orientuję. Idziemy dalej. I tu co? Tu jest ostatnie miejsce, dokąd można dojść, czy jakieś schody są w dół? Schody są. Wieża G. Widok z wieży. Na wieżę. Haha, nie wierzę. Aha, tu się schodzi w dół i jeszcze dalej idzie. To złazimy. Zapraszam. Ciach, 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 ciach. Biegamy po schodach. Tu wszystko wolno. I jesteśmy na dole. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. A sign. Nawet wysoko. Idziemy do przodu przed siebie. Nie boimy się żyć. Wieża D. I w dół znowu. A tak to wygląda z dołu. Jeszcze ktoś tam idzie. A ja idę tam. Jak się wychodzi z parku, to jest taki widok. Jestem w dalszej części parku i tu trzeba uważać na spadające gałęzie, bo można dostać w łeb. Doszedłem do takiego miejsca i czeka mnie teraz droga w dół. A już jestem spocony. Trzeba się pocić dalej. Kilogramy same nie spadną. Skręciłem sobie w taką dróżkę i jestem ciekawy, co mnie tu czeka. Czy coś ciekawego? Na pewno. Trafiłem do takiego miejsca. No można powiedzieć, to jest taki zielony rynek. Idę tam się przejść, a później chyba pójdę gdzieś tędy, nie? Zaraz zobaczymy. Wszędzie tutaj miasto się przebija za płotem. Co widać? I nawet Petronaski widać tam. A ja jestem w parku, w centrum tak zarypistego miasta. A co my tutaj mamy? Coś widzę, że jest zamknięte. Elektryka jakaś. Zamknięte. Nie, tu nie. I tu piszą coś po malezyjsku i po angielsku. A że ja nie znam żadnego z tych języków, to po prostu idę dalej. Zobaczymy, co tu jest. Czyli tutaj było po prostu wyjście. Tak. Może oni nie chcą, żeby ktoś tędy chodził. Albo może oni nie chcą, żeby ktoś tędy wchodził. A tu pan ma knajpę jakąś.
i wyjście jest gdzieś na ulicę. Zaraz będziemy następne rzeczy badać. To teraz 100 plus się przyda, jak nic, po takich tutaj schodach. A spocony jestem, cały mokry. Taka ciekawostka, patrzcie jak oni nasadzili gęsto słupków. Takie zasieki są. A tutaj te budynki, nie? Co mi się tutaj rzuciło w oczy, to jest blisko, tak się wydaje, że to jest bardzo blisko, ale prawie sąsiad z sąsiadem z budynku naprzeciwko, na tej samej wysokości, na tych samych piętrach, mogą sobie gadać i pić piwo. I na przykład mecz oglądać i komentować na żywo. I się echo jeszcze będzie niosło. Pora na lunch, moi drodzy. Trafiłem do lokalnej restauracji, to jest niedaleko Petronas Towers i to się nazywa Pelita. Nasi Kandar Pelita. Mamy takie rzeczy. Tandoori Corner, czyli narożnik z kurczakiem tandoori, taki czerwony. A tu mamy takie rzeczy jeszcze dostępne. Dużo różnych sosików. Tutaj są wszystkie te nazwy, nie? Mięsa, jakieś kurczaki, jakieś warzywa, jajka, dno morskie. Jest sporo wyboru. No tego na pewno nie jem. Mój lunch wygląda następująco. Jakieś warzywa sobie nabrałem i tu jest jakaś baranina z ryżem i z jakimś sosem. To zajadamy. A czemu nie jedzą w czapkach? Naprawdę nie wiem, dlaczego oni jedzą w czapkach. Próbujemy to. Dobre. Nie ostre. Sama baranina naprawdę jest bardzo dobrze zrobiona. Rozpada się w ustach. Pysznościowe. Smacznego wam życzę, jak coś jecie, ziomeczki. To ja sobie zacinam mój lunchik i widzimy się za chwilę. Zapłaciłem 21 zł za to jedzenie i z kolą jeszcze. Także chyba niedużo, nie? Ja chyba się zaraz muszę ewakuować z centrum. Miałem jechać jeszcze jakieś jezioro oglądać. Ale pogoda, słuchajcie, kaszani się jak wczoraj. Zaraz będzie lało. Trzeba brać taksówkę i spieprzać. Ja już jestem u siebie w hotelu i to by było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam na kolejny odcinek już jutro. I jutro jestem w Tajlandii. Znowu tak, ląduję w Tajlandii. Lecę do Bangkoku i później wybieram się na jakąś tam wyspę. Do zobaczyska, na razie, trzymajcie się, hej!